Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj będzie kolejny odcinek Bitew Klanowych. I jakim pojazdem? Otóż tym babokiem, czyli jest to Hummel, artyleria niemiecka, doskonale pewnie Wam znana. Któż będzie sponsorem dzisiejszego odcinka? Otóż kolega Outrage z drugiej dywizji pancernej Andersa. Jeszcze taki komunikat. Nie było chyba bitwy od emigrantów zwanych tudzież emerytami. Także chłopaki, jeżeli chcecie kurczę zaistnieć w tej sławetnej serii, to proszę wysłać mi z pierwszej kampanii jakąś tam powtórkę, chociaż jedną kurczę. Słuchajcie, no co mogę wam powiedzieć? Czy ta bitwa będzie emocjonująca? Będzie tak emocjonująca jak wszystkie bitwy babokami razem wzięte. Czyli, no, sami będziecie mogli to ocenić, kurczę. Co się tutaj dzieje? Powiększę wam jeszcze mapkę, żeby to było wszystko ekstra widać. Zwróćcie uwagę, że nasi atakują pierwszą tą linią, znaczy zerówką konkretnie. Chcą zdobyć po pierwsze przewagę wysokości, czyli wjadą tam na górę, natomiast KW-1S jadą w znajome miejsce, czyli mniej więcej jest to kwadrat D7. Zobaczcie, Hummel jak ładnie zniszczył Hellcata. Także już jest jeden pojazd mniej. To zawsze przeciwnikowi, no nawet jak nie wpływa strategicznie na sytuację na mapie, chociaż zawsze wpływa, ale zawsze jest pewne poddenerwowanie, prawda? Jak tracimy na początku jakąś jednostkę tak za darmo, powiedzmy. No tutaj cóż, kolega będzie jeździł, będzie bombardował z kosmosu. Ja może przewinę. Jak widać, jest zmiana pozycji. Kolega teraz stoi tutaj. Natomiast chyba jeszcze powinien gdzieś stąd. Tak, pojedzie pewnie tam do góry. Ponieważ zwróćcie uwagę, że na dole nie mamy w ogóle sił, prawda? Został tam tylko Chaffee, który ma wyspotować, jeżeli coś będzie jechał linią K. No i nic poza tym. Mamy jednego TDK w bazie. No i cóż tutaj jest? Zwiadowca podjeżdża. Ten Chińczyk jest dosyć fajnym skautem. Ma sporo życia, ma magazynek, ale pamiętam moją przygodę z nim i niestety wymaga on pewnej wprawy, naprawdę. Wymaga pewnej wprawy. Chaffim jednak gra się lepiej. No i cóż, tutaj śledzenie celu. Czy uda się? Nie udało się niestety trafić w niego. Kolega szuka sobie innej pozycji. Najlepiej, słuchajcie, artylerią znaleźć sobie taką pozycję, która w wypadku nagłego jakiegoś ataku albo przedarcia się przeciwnika, jakiegoś tam skauta, no, będzie nas chroniła. Zobaczcie, tu jest idealna pozycja. Jak wjedzie tutaj, to jest w takim jakby lekkim zagłębieniu i nic z przodu już go nie wykryje, a będzie mógł strzelać zza tej delikatnej góreczki, prawda? Zobaczcie, że do miasta zbliża się ich zwiadowca. Jeżeli wykryje, że tutaj w ogóle sił nie ma, to prawdopodobnie oni atak tędy przypuszczą. No, zobaczymy, jak nasi sobie poradzą. Na razie całe siły są zgrupowane w jednym miejscu. W razie bardzo zdecydowanego ataku, gdyby nie był on wykryty odpowiednio wcześnie, wydaje mi się, że nawet udałoby się może skapować. Chociaż mamy trochę artylerii, to jest zawsze dobrze. O, już zbliża się do bazy naszej. Może jeszcze wam tą mapkę powiększę. Jeżeli tutaj wykryje, że jest baza pusta, a nasi już wracają. Teraz widzicie, wszystkie KW-1S wracają i pewnie w ten przesmyk koło niego wjadą. Czyli mniej więcej na J, na K0. No zobaczymy. Tam jest najlepsza osłona, ponieważ przede wszystkim artyleria tam nie sięga za bardzo, jeżeli dobrze się człowiek schowa. I jest. Zobaczcie, jak się ustawili. Ustawili się świetnie. Pokazują tylko część czołgów. No i zobaczymy, co tutaj jest. Pierwsze trafienie z Humla chyba za 300 czy 400. I jest atak. Zdecydowany atak. Niestety nasz Tedek niemiecki, który bardzo by się teraz przydał, ponieważ ma super działo, no już zakończył swój żywot.
Zobaczymy, co teraz tutaj nasi wymyślą. No, tu jest patowa sytuacja taka, ponieważ taki otwarty atak to jest zawsze wyniszczający dla obu stron, jeżeli chodzi o czołgi KW-1S. No, zobaczymy, zniknęli. Nasi, zobaczcie, jak się ustawili. To jest mniej więcej takie ustawienie. Nawet mamy jednego ARL-44. No, ciekawe, czy nie było ludzi, czy jakaś to jest pojazd pożądany. No bo ARL-44 to co to jest? Dla KW-1S, kurczę. Łatwe do zniszczenia, zwłaszcza, że tutaj, kurczę, wszyscy złotem przecież walą. No ale na dalsze odległości na pewno jest lepszy od KW-1S. Ze względu na swoje działo. Okej, co się tutaj dzieje? O dziwo może strzelić. Zobaczymy, czy będzie trafienie. O, w tego, w tego. Okej. O, rewelacyjny strzał. Wymierzone idealnie. Przeciwnik jechał po prostej linii i przed niego strzał. I już jest trupek. Teraz kolega się przerzucił na bazę, a tam się zaczęła walka, bo widzę, że... widzę, że tam tego ARL-a zatłukli. No może tym humlem kolega się przerzuci niedługo. Zobaczymy. A, będzie strzał w krzaczek. Tak jest, no tu jest tylko kilka krzaczków, za którymi zazwyczaj stoi przeciwnik. No tylko za blisko spadł pocisk, z tego co widzę. A tutaj nas pojechali. Zwróćcie uwagę, pojechali nas. Stracili jeden czołg, a my trzy. Ale artyleria, zobaczcie, już jest Hummel. Artyleria tutaj robi swoje. Zaraz, zaraz się załaduje, koledze, no i zobaczymy, czy będzie strzał. Uwaga. No gość stał w miejscu cały czas. Jak widzicie, że artylerie was walą, jak najrzadziej, zwłaszcza w takiej odległości, jak jesteście blisko przeciwnika, można się pokusić o strzał w ruchu. Okej. Tu jest sprawa załatwiona. Przez ten czas Hellcaty jechały dołem. Także goście i tak by byli wzięci w dwa ognie. No i zostały im tutaj rodzynki. Czołgi 2 KW-1S już dojeżdżają do bazy. Tam został tylko Cromwell, który już spieprza, z tego co widzę. No i zobaczmy, czy panowie tutaj, kurczę, okryją się chwałą. Czy też będzie sromotna porażka. No, te strzały są niecelne. Ale ten już był celny. I czy będzie dobicie? Chyba nie. Nie, ruszył się. Ogólnie jaki to klan? Focus. To chyba polski jakiś. Jeżeli oglądacie, panowie, to serdecznie pozdrawiam. Klan Focus. No chyba, że to nie będzie polski, ale nie wiem. No i te dwa KW-1S tutaj niestety są mocno wystawione właśnie na nasz ogień artylerii. Chaffee, taka mała pszczółka, kurde, taki wiecie, komar, który, kurde, patrzy tylko kiedy ukąsić. Muszę tę skórkę odinstalować, bo część tam się z was zastanawiało, dlaczego ja mam na Chaffee jakąś taką niebieską, mangową skórkę. Otóż zainstalowałem ją po to, że jak było polowanie na pandy, pandy jeździły w czołgach Chaffee i chciałem, żeby po prostu na filmiku, przy tym moim słabym łączu, żeby było widać, gdzie jest jakiś panda. Ok, przewaga nasza już jest wyraźna. Nie powinniśmy tego przegrać, moim zdaniem. Jest Susto. Jest Hellcatik. No ale mamy kromki jeszcze dwie, także spokojnie tutaj coś powinni nasi wykręcić. No i wsparcie artylerii. Oni nie mają większych szans teraz. Cromwell 1, zwróćcie uwagę, górą zajeżdża tego Hellcata. Już tam mu przyfasolił. Proszę bardzo. To był strzał z Hummelka za 300. No i super. No i super. Jeszcze zostały dwa czołgi. Jeden nawet nie odkryty. Ciekawe, co to będzie. Pan Koko. Ciekawe, w czym tam kurczę jedzie. No i teraz wilczy pęd po fraga. Kurczę. Jak na randomie. Tak jest. Teraz już jest kto pierwszy, ten lepszy. Zwycięstwo, także wszyscy się cieszą.
No, zobaczymy, czy specjalistę złapie ten nasz KW-1S, ale chyba nie, jednak Hellcaty, kurczę, szybsze będą. Gdzie jest ten ostatni rodzynek? Czyżby to Arta była? Ciekawe. Cóż to takiego będzie? Pan Koko 1985. Jakim pojazdem jeździł? O, nie mogą ich znaleźć. Być może Koko dołem pojechał i chce Artę nam sprzątnąć. To też jest możliwe. Dwóch kapuje, już na wszelki wypadek. O, KW-1S, no ciągnie na tego specjalistę, ale dupa zbita. Zresztą nie wiem, czy w ogóle specjalista się dostaje na klanówkach. Już tak dawno nie grałem, że nie pamiętam. Jest! A więc baboczek. A więc babok. No, koniec życia. Słuchajcie, no tak to wyglądało. Bitwa z pozycji artylerii. Myślę, że jedna, jak się znajdzie w tym moim cyklu, to nic takiego się nie stało. Także żegnam się z wami i do usłyszenia.